Słuchajcie, moi drodzy, właśnie przekroczyliśmy w mojej ocenie najpiękniejszą granicę, jeśli chodzi o granicę właśnie Słowacji z Węgrami, a to oznacza, że jedziemy po kolejne autko do oferty Szafran Inwestycje. Tą granicę tutaj, jak widzicie, wyznacza rzeka, czyli jest to taka, można powiedzieć, naturalna granica między tymi dwoma państwami i jak widzieliście, jest bardzo ładny most, a z boku okazały klasztor na takiej górce, więc bardzo fajnie i widowiskowo to wygląda. My jedziemy tutaj wprawdzie niedaleko od granicy słowackiej, ponieważ będziemy się teraz poruszać wzdłuż tej granicy tutaj po stronie węgierskiej i dzisiaj mamy zamiar kupić Fiata 126P w wersji ST z 1977 roku, więc jest to taka, można powiedzieć, już przejściówka między pierwszą a drugą serią tak naprawdę, ponieważ jeszcze jest stara deska rozdzielcza, jak zaraz zobaczycie, ale już z tyłu jest normalna wąska klapa na tych węższych wrotach powietrza, więc tak jak mówię, jest to taka przejściówka. Ja już ten samochód oglądałem, nie jest on idealny, ale jest w dobrym stanie, oczywiście jak na ten rocznik 77. Bardzo ciężko już kupić taki samochód właśnie z tego roku, także trzeba korzystać z okazji i trzeba go wieźć do Polski. Także co? Jedziemy na miejsce i widzimy się zaraz przy oględzinach samochodu. Zostańcie z nami. Dobra, jesteśmy na miejscu, można działać. Hello. This is my wife, Regina. Hello. Hello. Nice to meet you. Hello again. Hello. Ale już spójrzcie tutaj, możecie sobie zauważyć, stoi nasz maluszek. Także Regina, idź pokazać go sklepnie, a zaraz o nim proszę się więcej opowiem. Dobra, idziemy teraz obejrzeć maluszka. Także pokażemy wam, jak on oczywiście dokładnie wygląda. Can we take it outside? Yes. Okay. Więc zobaczcie, oczywiście klasyczny beżowy kolorek i to, co jest ważne już na pierwszy rzut oka, to uszczelki z klinem, tak z tyłu, jak i z przodu. Czekaj. Okay. Watch out for the dog. Oh yes. Open window. Jak ci się Regina podoba? Bardzo. Fajne, nie? Cytrynki są. Są cytrynki. Wiesz, życie i wyciska jak cytrynki. Tak. Ok, perfekt. Ok, perfekt. Dobra, i chodźcie tutaj, spójrzcie, jeszcze Regina wskoczy od drugiej strony, tak będzie najlepiej. Okay. Spójrzcie tutaj, to o czym już mówiłem wcześniej, to zobaczcie, jest stara deska rozdzielcza. Tutaj mamy deskę tak zwaną bez możliwości montażu radia, czyli mamy przyciski centralnie ustawione, zobaczcie, spryskiwacz oraz włącznik do świateł na środku deski rozdzielczej. Podobnie jak licznik, zobaczcie, jest jeszcze stary, wyskalowany do 130 na godzinę, a nie do 140, tak jak było w późniejszych modelach. I to, co jest ważne, to zobaczcie, gładka kierownica, bez tej chropowatej fakturki. Ona jest w bardzo dobrym stanie, z tego co widzę, to nawet nie jest popękana, a to była duża bolączka właśnie tych samochodów. Podsufitka, zwróćcie uwagę, zobaczcie, tak zwany plaster miodu przyklejony na środku, więc to jest również ważne. Fotele co prawda mamy pod pokrowcem, ale jeśli przyjrzycie się z boku, to są one jeszcze cienkie. Później, w późniejszych wersjach STK były po prostu grubsze te oparcia. No i tutaj spójrzcie, na tunelu środkowym mamy zapięcie do pasów starego typu, czyli metalowy pałąk. No i pasy, zobaczcie, tak wyglądające. Możemy sobie tutaj chwycić za ten pałąk i po prostu
mamy zapięte. O, tak się to odpina, zapomniałem jak, ale jest ok. Wykładzina, spójrzcie, jednoczęściowa, bo też jest taki, można powiedzieć, smaczek w tym samochodzie. No i boczki, dlatego wam mówiłem, że jest to przejściówka, ponieważ boczki mamy z chromowanym paskiem. Natomiast już z tyłu, zobaczcie, boczki mamy nowszego typu, czyli z wąskim podłokietnikiem, krótkim tak zwanym, a nie długim. A z tyłu, zobaczcie, pod tylnią szybą mamy jeszcze taką plastikową półkę, co też jest fajnym właśnie smaczkiem. Przejdźmy sobie jeszcze do tyłu, do silnika. Zwróćcie uwagę tutaj, jest już klapa nowszego typu, ponieważ mamy tylko wąskie wloty powietrza, a w starej wersji mieliśmy je szerokie, dlatego powiedziałem wam, że jest to taka przejściówka. No i oczywiście silnik 600 z metalową rurką, tutaj zobaczcie, wszystko wygląda fabrycznie, jeśli chodzi o silnik. Oczywiście ten samochód ma jakieś takie swoje mankamenty, widać, że gdzieniegdzie był tutaj poprawiony lakierniczo, natomiast wygląda bardzo fajnie, cieszy oko i myślę, że będzie cieszył właśnie przyszłego nabywcę. Zobaczcie, stare felgi, cytrynki, ale z napisem Fiat jeszcze dodatkowo, więc to również jest na plus. No i oczywiście na prawym tylnym błotniku mamy napis licencja Fiat, to też nie jest bez znaczenia. Tutaj widzę, że jeszcze jakieś opony starego typu, właśnie Pirelli, także z przodu one się zachowały, natomiast z tyłu te opony są już zmienione. No i co, z przodu mamy jeszcze, zobaczcie, również uszczelkę z klinem w szybie. I centralnie umieszczony znaczek, zobaczcie, polski Fiat, także wszystko jest jak ma być. Spróbujemy go teraz odpalić. Can you start the engine? Yeah. O, super. Can you show us? Zobaczcie, pan teraz spróbuje go odpalić, ponieważ jak byłem tutaj ostatnim razem oglądać ten samochód, to on nie odpalał. Brawo. Almost, almost. Prawie już pali. Zaraz sobie jeszcze spróbuję wrzucić jakiś piec. Biegi wchodzą prawidłowo, więc to jest dobry znak. I z tego co widzę, to spójrzcie, tutaj jeszcze brakuje tej metalowej zapinki szyby, ale jest tutaj jakiś taki zamiennik zrobiony. Ciekawe rozwiązanie. Także tym oczywiście no, nie będziemy się przejmować, co jest, to jest. A czego nie ma, to nie ma, nie możemy wybrzydzać. Większość auta jest kompletne i czuć, okropnie czuć, gdybyście mogli to poczuć takim starym paliwem, nie Regina? Tak, tak. Ale jest, jest ok. A, poezja, muzyka dla mojej duszy. Także co, nie pozostało nic innego, jak zrobimy sobie teraz dokumenty. Ściągniemy tablice rejestracyjne, załadujemy auto na lawetę, a później pojedziemy do urzędu zgłosić zakup tego samochodu i to, że wywozimy go za granicę. Gratis! Chodźcie, zobaczycie, co mamy gratis. Nowa, ale... No, kaput. Okej. Okay. Mamy kaput. Okej, okay, kaput. Yes. Zobaczcie, tutaj mamy nową pompę paliwa, ale pan mówi, że ona jest zepsuta. Dlatego właśnie mówię wam często, że jakość dzisiejszych części jest beznadziejna po prostu. Ponieważ kupujecie nową pompę, nadaje się ona do wyrzucenia. Tutaj stary filtr paliwa, no i jeszcze kondensatory. Właśnie dlatego ten samochód nie odpalał, nie było iskry. Kondensator jest do wymiany i do wyrzucenia. Thank you, go synu. Wrzucamy to na bok i bierzemy się do pracy. O, zobacz, ty, ale wow. Ładna BMW-eczka. Super nice. We take it also. Zobaczcie, 320i w manualnej skrzyni to masz. Moment. Oldtimer. Oldtimer jest. Tablice. Yeah. Zobaczcie, pan tutaj zwrócił uwagę na tablice OT, czyli jak u nas żółte tablice. Wiąże się to z tym, że samochód podlega takim restrykcjom, żeby w ogóle dostać takie tablice tutaj na Węgrzech. I oczywiście, jeśli ktoś nam na przykład mówi, że samochód jest zarejestrowany jako zabytek, należy to traktować jako dobry omen, ponieważ znaczy, że na pewno będzie w dobrym stanie. Ponieważ tutaj trzeba te przeglądy ponawiać, co nie pamiętam co ile, ale co 5 lat zdaje się. Także możecie być pewni, że samochód będzie na 90% w
bardzo dobrym stanie. No i spójrzcie na ten piękny granatowy kolor, wygląda naprawdę niesamowicie. Możemy otworzyć drzwi, zobaczcie na te fotele. BMW. Yes, yes. Moment. W środku pachnie oczywiście. W środku pachnie oczywiście charakterystycznie dla BMW. No i spójrzcie na silnik. Komora jest praktycznie jak nowa. Dlatego właśnie wam mówiłem, że tutaj oldtimery zazwyczaj, jeśli mają właśnie te tablice, podlegają takim restrykcjom i mamy prawie zawsze pewność, że będą one w bardzo dobrym stanie. No, przepiękny samochód, super. Ciekaw jestem, czy wiedzie o własnych siłach, czy będziemy musieli go ciągać w ciągarę. Danke. Udało się. Jest na rawecie, jeszcze bym go troszkę wejść do przodu, jak mi się udało. Dobrze, mamy to. Aha, wow. Torino, włoska Cromodora, kluczyk włoski, zobaczcie, od Fiata, Cromodora, bardzo fajna rzecz. F8. Tutaj możecie zauważyć właśnie takie rzeczy, które gdzieś tutaj były poprawiane, jak na przykład ranty nadkoli, spójrzcie. W tym miejscu delikatnie ten lakier puchnie. Również tutaj widać taką zaprawkę, tutaj ta końcówka progu, a właściwie błotnik, widać, że był poprawiany. Natomiast jak spojrzymy od spodu, to podłoga jest idealnie zdrowa, jak dzwon, więc myślę, że będzie ok. Natomiast oczywiście takie drobne poprawki przyszły nabywca, będę sobie musiał w tym samochodzie wykonać. Ale tak jak mówię, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim rocznikiem, to oczywiście nie ma co wybrzydzać. Jeśli jest tylko cena dopasowana do stanu, to po prostu trzeba kupować. No i tyle. Poprawiać i cieszyć się autem tak jak ono teraz wygląda, no bo oczywiście ono cieszy oko, jak widzieliście, fajnie wygląda. Po jakimś takim gruntownym czyszczeniu na pewno będzie wyglądać ładnie. A jeśli ktoś będzie chciał uzyskać stan idealny, no to oczywiście takie poprawki będzie sobie musiał wykonać we własnym zakresie. Zaraz zapytamy jeszcze właściciela, czy ma do niego stare opony Pirelli również na tył, bo zobaczcie, tutaj widać, że są świeżo założone opony, znaczy świeżo, one są z 2002 roku, ale nie są w ogóle zużyte, więc auto naprawdę musiało od tamtej pory nie jeździć. Ale zapytamy, czy ma właśnie jeszcze te opony Pirelli, ponieważ fajnie byłoby też je do auta mieć. Thank you.
i teraz musimy wyjechać spod garażu, słuchajcie, spod tego warsztatu, pod którym byliśmy. I pojedziemy do biura samochodem właśnie właściciela, Fordem. Ponieważ mówi, że nie będzie jak pod biurem stanąć lawetą. I w sumie ma rację, bo pod tymi biurami zazwyczaj jest dosyć ciasno. Także przeparkujemy się na drugą ulicę, zostawimy tam lawetę i pojedziemy razem z właścicielem jego autem już do biura, żeby wyrejestrować tutaj samochód na Węgrzech. Oczywiście ja wam się powtarzam zawsze z tym wyrejestrowaniem auta, zanim go zabierzemy do Polski. Natomiast jeśli chcecie właśnie zrobić to zgodnie z prawem i zrobić tak, żeby samochód już nie widniał tutaj na Węgrzech jako zarejestrowany i żebyście go mogli legalnie przewieźć do Polski, to oczywiście musicie to zrobić właśnie w ten sposób, czyli zostawić tutaj tablicę, wyrejestrować, zgłosić, że samochód jest zabierany do Polski i dopiero wtedy możemy go legalnie tak naprawdę wywieźć na lawecie. A jeśli chcielibyście wracać na kołach, no to musielibyście załatwić sobie tablice tak zwane zjazdowe i wtedy zabrać go ze sobą. Myślę, że tu będzie chyba ok, nie? Czekaj, staniemy sobie. W ogóle chyba wjechałem teraz pod prąd. Ale jestem turystą, to się nie liczy. Ja nie wiem, nie znam znaków. Może być. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Merci. Teraz zobaczycie najwygodniejsze stołki, jakie są na całym świecie. Nie można ich kupić nigdzie w Polsce, ani również tutaj. Były sprowadzone specjalnie z Włoch właśnie do węgierskich urzędów. Wszędzie są takie same. Zobaczymy, Regina, czy tobie też będzie się na nich siedzieć tak dobrze jak mi. No i super, co? Także bardzo się cieszę, że wszystko poszło w miarę sprawnie, niecała godzina w urzędzie i mamy wszystko załatwione, tablice zdane, dokumenty przedziurawione, adnotacja, że pojazd został wyrejestrowany na Węgrzech czasowo z powodu wyjazdu za granicę. Także wszystko mamy gotowe, wracamy do samochodu, pożegnamy się z panem, no i co, lecimy do punktu. Jak było na stołkach? Dobrze się siedziało, czy nie? Super, elegancko, bardzo super. Wygodne, nie? Tak. Wow, nice. Henry, ich habe für mehr. Ein paar Linke. Co? A, śliwowica. Ja, yeah, śliwowica? Super, pomochaj. Show me. Pomochaj. Perfect. Nagyon szépen köszönöm a jó autót és a kedves fogadtatást és segítséget az irodában. Köszönöm az idejét és egészséget és minden jót kívánok. Perfekt. Także moi drodzy, dostaliśmy, zobaczcie, do maluszka jeszcze buteleczkę trunku, który pan sobie sam tutaj wyprodukował. Taka węgierska palineczka, także co, oczywiście wypijemy zdrowie tutaj pana, żeby się darzyło. No i co, kończymy tą transakcję, my lecimy do domu i dziękujemy za gościnę jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Thank you, okay. Bye. Bye. Thank you, see ya. Fajnie, moi drodzy, jeszcze kontrolny look na pasy, czy jest wszystko ok przed wyjazdem. No i można wracać do Polski. Oczywiście tak jak wam mówiłem, spójrzcie, ten samochód ma tutaj takie mankamenty. Widać, że ten lakier był gdzieniegdzie na narożnikach poprawiany. Tutaj również ta końcówka tego błotnika była poprawiana. Ale tak jak mówię, jest to 77 rok, więc nie możemy wybrzydzać. Oczywiście wszystko zależy od ceny. Taki samochód w stanie idealnym byłby pewnie wart około, ja wiem, 50-60 tysięcy właśnie z tego rocznika, gdyby on był perfekcyjny. Natomiast tutaj zobaczcie, mamy tylny zderzak lekko pognieciony.
Tutaj widać, że to nadkole było malowane, coś tutaj było poprawiane, pewnie była jakaś wgniota, więc ewentualnie takie rzeczy można sobie poprawić we własnym zakresie, ale tak jak mówię, jest on bardzo fajny, cieszy oko i jestem naprawdę zadowolony z zakupu. A tutaj spójrzcie jeszcze jako ciekawostkę, pokażę Wam instrukcję obsługi oryginalną do tego samochodu w języku węgierskim. Widziałem już w języku węgierskim oczywiście instrukcję obsługi, natomiast nie widziałem jeszcze do tego rocznika. Spójrzcie, tu jest wydanie z 75 roku. Więc bardzo fajna też kolekcjonerska książka z tym maluszkiem idzie w parze. Także co? Zakup myślę udany. Proszę Regina, weź to będę siostra. Zakup myślę udany. Oczywiście napiszcie teraz w komentarzach, jak Wam ten samochód się podoba. Zasubskrybujcie kanał. Bardzo mi zależy na tym, żeby tych subskrypcji przybywało. I jeśli ich będzie faktycznie przybywać, to oczywiście będziemy mogli coraz częściej takie wyjazdy robić i coraz więcej tych samochodów przywozić i pokazywać Wam po prostu te zakupy, jak to tutaj wygląda, jak to nas właśnie cieszy i jak taka procedura tego zakupu, tak jak mówię, od A do Z przebiega. Czasem są fajne sytuacje, czasem są śmieszne sytuacje, czasem oczywiście jakieś awarie i tego typu rzeczy, natomiast to jest samo życie, nigdy nie jest idealnie i jest po prostu jak jest. Także dzięki za obejrzenie, dajcie kciuka w górę, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym zakupie i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!